Miriam podeszła. Na obszarze Medyny nie było ładniejszej dziewczyny. Wielu o nią zabiegało i przekupić ojca chciało, lecz Abdul był ojcem dobrym, nie chciał córki swojej niewolić, więc adoratorzy musieli odchodzić. Pewnego razu spotkała emigra Alcazara, spragnionego wody po powrocie z wojny. Dała mu ją ze studni, on w jej oczach się zanurzył. Oczarowani sobą chcieli być mężem i żoną. Dzień przed uroczystością śnił się jej plac nocą, gdzie z meczetu wyszedł sześcianią. Był to jej los i do jej domu zmierzał. Miriam już puszczała go, radości pełna, gdy ujrzała drugą postać, żebraczki całej we wrzodach. W stronę domostwa Emira wyszła ta nędznica. Oto los wybrańca Miriam, rzeka nią się strwożyła, do chorej się rzuciła, prosząc by zawróciła. Trędowata się zaśmiała, Miriam przez łzy zapytała: a jeśli swój los podmieni za ukochanego, to czy wtedy? Zaprawdę miłość twa wielka, żebraczka pomysł przyjęła, lecz warunek jeden dała, że z rana bez pożegnania opuści nas zawsze go, inaczej czeka trąd. Miriam z pochyloną głową zgodziła się z tą wyrocznią. Sześcianioł jej sądzony opuścił jej progi, smutny poszedł gdzie mieszkał narzeczony. Żebraczka do domu Miriam sen się rozwiał i noc gwiaździsta. Nad ranem z namiotu wyszła, całując śpiącego ojca. W chacie jakimś jabłoni gałązka zerwała ją i dalej poszła, będąc koło emira domostwa odejść bez pożegnania nie mogła. Spojrzała w chłop ukradkiem, a tam spał jej wybranek. Z uśmiechem szczęścia zapewne śnił o ślubie i o niej. Długą chwilę syciła swój wzrok, aż łzy przyćmiły jego widok. Rzuciła mu na pierś gałązkę jabłoni i ruszyła w drogę. Gdy była już poza miastem, wyszli jej na spotkanie trędowaci z Medyny wygnańcy. Pojęła ten znak tajemny, przyłączyła się do nich wtedy, by wychylić kielich do dna przeznaczone. By wychylić kielich do dna przeznaczone.